No, Elowi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zrobimy sobie dopowiedź wtorkowych meczów Ligi Mistrzów, które sobie zrobimy tych środowych. No to bez przedłużania lecimy. Pierwszy mecz gra RB Lipsk w Turcji z Baksa Sehirem. No, myślę, że tutaj Lipsk wygra. No, są lepsze od drużyną moim zdaniem. Zagrają u nich tacy piłkarze jak Hartman, Henrysz, Hiszan, Klostermann, Laimer i Smalik. A po drużynie, a czy po stronie ekipy tureckiej nie zagrają Aleksić, Kajkara, Crivelli i Topal. Kurs jest lepszy na RB Lipsk i też na ich postawie. Sytuacja w grupie jest na ten czas taka. Pierwsze miejsce United, drugie PSG, trzeci Lipsk. No, Lipsk jeszcze walczy z PSG o ten awans do kolejnej fazy. I chciałbym, żeby RB Lipsk awansowała PSG, nie. Bo PSG po prostu nie lubi PSG. Co nie lubi tych klubów szejkowskich. Jakbyś mam takie samo zdanie jak ja, to napiszcie w komentarzu. Kolejny mecz. Krasnodar kontra Rennes. No. Naładuj się w skorze. O. Kurs. A, no, kursy na obie drużyny. Nie wiem, kuźwa, ten Messenger, wiecie. No, kursy na drużynę są takie same właściwie, po 2,75. No, i po drużynie Francji nie zagrają piłkarze jak Aguerd, Guirassy, Martin, Rugani i Terrier. Po stronie ekipy z Rosji Stocki i Wilhena. I może dalej też wątpliwy jest ich występ Petrov i Safonów. A po stronie francuskiej Gomis i Mauazab. No tutaj mogę obsłużyć remis, bo zobaczę sobie sytuację w grupie. Chelsea i Sevilla mają awans, a dwie drużyny mają po punkcie, więc no. Te ekipy, z którymi będą grać, mogą po prostu, no wiecie. Chyba to powiedzieć, na pół gwizdka jak Bayern z Atletico ostatnio. No, więc wiecie o co chodzi. Tutaj obstawiam, że będzie remis. A tam ustawiłem zwycięstwo Lipsk. Klub Róż Zenit. No, Zenit nie będzie mógł korzystać z Dziuby, Karabewa i Lovrena. I mogą też nie zagrać Krugowoj, Ozdołew, Santos i Wendel. A po stronie drużyny z Belgii Mitrowicz, Ritz i Deli. Kurczę, jest lepszy na drużynę z Belgii, bo no, klub Róż jest aktualnie w tabeli na trzecim miejscu i ma o 3 punkty. No, od Zenita mają o 3 punkty więcej, więc no, on jest bardziej w roli faworyta i pozostaje na klub Róż w tym meczu.
Dortmund kontra Lazio. No mecz raczej o pierwsze miejsce w grupie. Ostatni ich mecz drużyny z Rzymu. Ale Borussia no w Lidze Mistrzów coś tam prezentuje. No choć ostatnio przegrali w Lidze z Kolonią 1-2. I u nich nie zagrają Guerreiro, Munir, Reiner, Schmelzer, Schulz, Lagadu? Co? Reiner ma COVID-a? Kurde, nawet wiedziałem, że Reiner ma COVID-a. On i tak by nie zagrał. U tego Fawruna. Po stronie ekipy z Rzymu nie zagra Escalante, Lulić, Mu, Riki i Proto. Kurs jest lepszy na Borussię i no tutaj może być ciężkim do typowania, bo Lazio może wygrać. I obstaję tutaj jakby jest taki bezpieczny remisik. Barcelona, Ferencvaros. No Barcelona jedzie do na Węgry bez Ter Stegena i Messiego. No, w sumie nie dziwię się Komanowi. Dobra decyzję podjął. Awans miał zapewniony. Po co mają jechać na Węgrzy ci, którzy kurna już zapewniony awans. Niech odpoczywają przed ligą. To jest, no, już coś coraz bardziej się układa dla Barcelony dobrze. No, Barcy nie zagrają. Araujo, Coutinho, Fati, Messi, Piqué, Roberto, Umtiti i Ter Stegen. A po stronie może nie zagrać Civic. Bardzo w takim składzie też powinna rozwalić Ferencvaros, więc obstawiam tutaj FC Barcelony. Kolejny mecz, Juventus Dynamo Kijów. No, Juventus w takim meczu Ligi Mistrzów nie zachwycił, bo dopiero w końcówce zdołali wygrać strzelić gola na 2 do 1. Z no, takim średnim Ferencvaros, którym powinni rozwalić do zera. Ale no niestety, no tak się nie stało. I takie mamy, no, wynik. Przepraszam tutaj za ten sen, że się zwelekolezał na grupie z Pamią. Dobra. Drużynie z Ukrainy zagrają Bezsiedlin, Burda, Bujalski, Djuelund, Kostewicz, Rusyn i Tymczyk. Nie wiem, czy dobrze te nazwiska czytam, bo trochę ukraińskiego się nie znam, bo rosyjskiego się uczę, ale ukraińskiego to nie za bardzo. I nie zagrają w ekipie z Turynu. Mogą nie zagrać Buffon, Chiellini, Demiral. I obstawiam tutaj zwycięstwo Juventusu, ale trzeba być. Nie można akceptować ekip z Ukrainy. Wczoraj to Szachtar pokazał i w tej grupie Ligi Mistrzów, że no nie warto ich lekceważyć, że mogą zrobić cudy po prostu, nie? Ale mi się tutaj Juventus wygra, choć Juventus ostatnio z Benevento wpadka w lidze 1-1. O coś ten Juventus Pirlo na razie jest taki no średni. Kolejny mecz United PSG. PSG, jeśli chcą już mieć chyba zapewniony awans, czy jeszcze nie będą mieli? Zaraz sprawdzimy. Niech się ten flash score naładuje. Czy oni będą mieli? Awans zapewniony, no. Jeszcze nie w sumie.
po stronie Czerwonych Diabłów nie zagrają tacy piłkarze jak szybciej Flacz, poszło 10 minut. Jones, Shaw i Tuanzebe. Mogą nie zagrać Bali, Lingard, Martial, McTominay, Pogba, Telles i De Gea. Po co nie powiedz, że nie może nie zagrać Kurzawa, a nie zagrają na 100% Bernat, Draxler, Icardi, Kehler i Sarabia. To jest hit kolejki, więc no. Trudno coś wytypować. W pierwszym meczu United wygrało 3-2. Ja obstawiam tutaj, nie wiem, co tej PSG, bo PSG też jakoś widzę, nie porywa, ale myślę, że United po ostatnim meczu są blizę, no odrobili od Wayne Southampton, ale kurde, to nie jest taka ładna piłka, którą powinni grać. Oni powinni takie kluby jak Southampton miażdżyć do czasów Fergusona, ale trzeba się przyzwyczaić, że United to już nie jest taki klub bardzo mocny. No i Sevilla, Chelsea. Tutaj dwie drużyny mogą, no mają awans zapewniony, więc mogą zagrać na tej totalnej wjebce. No. I tutaj może być raczej remis. No, w drużynie z Hiszpanii zagrają Acuna, Escudero i Suso, a mogą nie zagrać Ocampos i De Jong. Po stronie Chelsea może im zagrać Chilwe. No może, bo to jest jestem wątpliwy. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Piszcie, jakie wyniki typujecie czy się zgadzacie z moim zdaniem według arabskich klubów. To na razie i elo.